Życie jest we krwi. Życie jest we krwi. Tak jak biologiczne życie jest we krwi biologicznej, tak życie duchowe jest we krwi Jezusa Chrystusa. Jego krew przelała się właśnie po to, żebyś ty w duchu ożył. Bo teraz, człowieku, kimkolwiek jesteś, gdy nie jesteś pojednany z Bogiem, gdy nie spotkałeś Go osobiście, to znaczy, że jesteś martwy duchowo. To znaczy, że jesteś martwy duchowo. Jest teraz taka kampania społeczna. Krew, która ratuje życie. Ona pięknie mówi o tym, co jest rzeczywistością duchową. Krwi nie da się załatwić. Krew to jest substancja, której nie da się odtworzyć. Nie da się jakoś jej zarobić. Tak jak nie da się zarobić na zbawienie. Nie da się zarobić na krew, która została za ciebie już przelana. Tam na krzyżu 2000 lat temu. W 2000 roku spotkałam osobiście Jezusa Chrystusa. Spotkałam Go w duchu. Spotkałam Go w duchu. Zrozumiałam, że do tamtej pory żyłam bez Niego. Żyłam bez Niego. Zdradzałam Boga. Żyłam odłączona od życia, od życiodajnej krwi. Od krwi, która została za mnie przelana. Tak jak transfuzja podnosi ludzi z martwych, tak transfuzja Ducha Świętego do mojego ducha podniosła mnie z martwych. Ożyłam wtedy. To się nazywa nowe narodzenie. Religia wam o tym nie powie. Religia wam powie, że musicie chodzić do kościoła i odmawiać jakieś głupie modlitwy. Ona wam nie powie, że potrzebne jest po prostu przez wiarę spotkanie się z Bogiem, oddanie Mu swojego życia. I jesteś od tamtej pory zaopatrzony zupełnie, bo tak jak krew podnosi człowieka biologicznie z martwych, tak krew Jezusa podniesie cię do życia, o które właśnie Bóg zawalczył na krzyżu. To właśnie o to chodziło. Nie o to, żeby chlepać w pacierze przez całe życie i ciągle upadać i ciągle się spowiadać i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz i mieć kocioł w głowie cały czas. Nie o to chodziło. Bogu chodziło o to, żeby powołać do życia nowe stworzenie. Człowieka wypełnionego Duchem Świętym. Każdy, kto spotka się realnie z Bogiem, kto odda Jezusowi Chrystusowi swoje życie, rodzi się na nowo i staje się nowym stworzeniem. Nowe stworzenie to jest ktoś, o kim Jezus mówił, a ci, którzy uwierzyli we mnie, będą wyganiać demony, będą kłaść ręce na chorych i oni uzdrowieją. I my to robimy. My, którzy jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. I chcę ci powiedzieć, że to nie jest trudne. Nie trzeba do tego 10 kroków. Trzeba do tego po prostu serca, które jest głodne Boga. Jezus mówił, każdy kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a z Jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Mówił o Duchu Świętym, który będzie dany każdemu, kto przyjdzie do Jezusa. Ja jestem dzisiaj nowym stworzeniem. Moje życie diametralnie się zmieniło. Jestem odważna. Nie boję się śmierci. Idę do nieba. Nie boję się żadnego człowieka. Nie uważam, nie mam względu na osobę. Mogę głosić do prezydenta i mogę głosić do sprzątaczki. Wszystko mi jedno. To jest jedny i drugi. To jest cenny człowiek, za którego Jezus zapłacił najwyższą cenę. Cenę krwi. Tylko Jego krew ratuje naprawdę życie. Biologiczna krew uratuje swoje życie na chwilę, aż do śmierci biologicznej. Ale nie kończysz się wraz ze śmiercią twojego ciała. Bo nie jesteś tylko ciałem. Jesteś wieczną duszą i duchem. I jeśli twój duch nie będzie połączony z Bogiem, nie będzie pojednany z Ojcem przez Jezusa Chrystusa, to twoja dusza pójdzie tam, gdzie pójdą diabeł i jego demony. Do piekła. Piekło zostało zgotowane właśnie diabłu i jego demonom. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem.
Niech krew Jezusa Chrystusa, która ratuje życie, obmyje Ciebie z grzechu. To o to właśnie chodzi. To o to chodzi. O praktyczną relację z Bogiem. O to, żeby Duch Święty zamieszkał w Twoim duchu. Żebyś stał się nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. W 2000 roku narodziłam się na nowo. Narodziłam się na nowo. Możesz dzisiaj zawołać do tego Jezusa. Ja nie zmawiałam żadnych modlitw. Nie chodziłam do kościoła katolickiego, więc nie znałam modlitw. Znałam jakiś tam początek Ojcze Nasz. I znałam pacierz do anioła, bo mnie babcia nauczyła. Wtedy, kiedy uświadomiłam sobie swój grzech, a moim grzechem było to, że kręciłam się wokół własnej osi i żyłam bez Boga. Gdy uświadomiłam sobie, że ginę w swoich staraniach, ja po prostu powiedziałam, Jezus, ja chcę być z Tobą. I narodziłam się na nowo. To nie była żadna formułka. To nie było nic takiego. To było wołanie mojego serca. Jeżeli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus to jest Twój Zbawiciel i wyznasz to ustami, że jest Twoim Panem, że chcesz, żeby zapanował w Twoim życiu, będziesz zbawiony. Zrób to.